sobie musimy skomentować to materiał autorstwa Urbex History. Tego materiału ja jeszcze nie widziałem. Ale to na bieżąco tak czy siak da się zobaczyć. Ludzie, którzy zajmują się, z tego co ja wywnioskowałem z materiału, chyba zjawiskami paranormalnymi, gdzieś szukają, tropią jakichś takich zjawisk. Oczywiście jest okazja, to i Pytona się potraktowało jako zjawisko paranormalne. A jest ponad milion wyświetleń, w związku z tym no, trzeba to skomentować. Mają popularność. W ostatnim czasie internetem i telewizją zawładnął temat poszukiwań 6-metrowego pytona tygrysiego pod Warszawą. Cała akcja została bardzo nagłośniona w mediach, szczególnie kiedy spływały doniesienia o atakach na psa czy bobra i znaleziono ogromną wylinkę. Trochę z ciekawości, a trochę z kuriozalnej sytuacji, jakiej się u mnie spotyka na co dzień, postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska tej sprawie i przekazać wam tą historię. Po lewej stronie znajduje się plaża, gdzie rzekomo właśnie dwójka osób, mówią albo że to była kobieta z mężczyzną, albo dwóch mężczyzn, wyrzucili tego pytona w tym miejscu z klatki. No zaczynają się tworzyć różne mity, tak? Teraz znajdzie się ktoś, kto widział albo mężczyznę kobietę, albo tam dwóch mężczyzn, albo dwie kobiety, które coś wyrzucały. No ludzie tak mają, że tak jak jest jakiś temat, to zawsze się znajdzie ktoś, kto to widział. Tak? Jasne. Plus to, że ktoś widział pytona wyciągającego, który był wyciągany z klatki, to mnie w ogóle bawi. Pomyślcie sobie, słuchajcie, gdyby ktoś widział wyrzucającego węża, to byśmy mówili o biegającym wężu, a nie wylince, którą znaleziono. Tak? Jeżeli została znaleziona wylinka, no to nikt nie widział tego węża, tak? Bo tak pamiętajmy, nie wiemy, jaki jest okres od zrzucenia skóry węża do momentu znalezienia tej wylinki. Czyli nie wiesz, czy to, że ktoś tam widział kogoś wypuszczającego węża. Były też takie doniesienia, że ludzie znajdowali na przykład, wiecie, takie ślady od węża na piasku. No, tylko że on akurat tak się nie porusza. Ale to tutaj już raczej. No właśnie, to jest ciekawe, że tutaj właśnie służby nie szukały. Zobaczcie, jak te krzaki są pochylone i na boki porozpychane. Akurat są raz na rozmiar węża, co nie? No, oni mają po prostu mega szczęście, wiesz, bo po prostu jedziesz byle gdzie w teren. Minuta nie? 59 i oni już znaleźli ślad węża. Ale przy okazji zaprosimy was na kanał Plucika, który robi fajny test, jak się porusza wąż i co ten wąż zostawia po sobie. Tak. Witold Plucik co prawda wziął trochę mniejszego pytona tygrysiego, ale przynajmniej pytona tygrysiego. Ale to mniejsza ścieżka powinna być. Tak, natomiast on dokładnie pokazuje, jak wąż wbija się w trawę, jak bardzo go nie widać w tej trawie, jak bardzo nie zostawia po sobie śladu. Tak się tworzy właśnie historia, czyli znajdujemy sobie na przykład na brzegu ślad po czymś i mówimy o to ślad pytona. Wy zresztą sami zobaczcie. No raczej człowiek by tak ładnie tego nie porozpychał na boki. Aczkolwiek też nie chce spekulować, tak? My teraz sobie wyobraźcie, idziemy przez takie krzaki. Tutaj gdzieś się czai 5-metrowe zło. Powiem wam szczerze, że jak ten wąż tutaj był, nieopodal ma Wisłę, to tak naprawdę już mógł, może być w zupełnie innym mieście. A to są, bardzo dobre te, bardzo dobrzy pływacy, to nie? Wspominaliśmy o tym, że wąż w niskich temperaturach praktycznie się nie porusza. Nie ma do tego energii. Nie ma możliwości, żeby ten wąż z okolic na Warszawę nagle przepłynął w zimnej wodzie, która jest poniżej 20 stopni Celsjusza. Przepłynął no właśnie do innego miasta, czyli do Torunia, jak niektórzy widzieli. Gdzieś tak zrobić dobrą robotę, nawiasem mówiąc. Nie. To już może inny klimat. Nie ma możliwości. Na pewno nie wszedł do zimnej wody. Owszem, lubią wodę, lubią się kąpać, ale no ta woda jednak musi mieć wyższą temperaturę. Nie spędzi w takiej wodzie za dużo czasu. Czyli w tej sytuacji, jak miałby płynąć do Torunia, no to może parę dni by mu to musiało zająć, bo to nie jest łatwa przeprawa. Zresztą też Witold Plucik wspomniał tutaj o przeprawach przez w okolicach. Prawda, tak, dokładnie. Więc ktoś mu pomógł. O co chodzi? Zobacz, jaka jest kreska. On z nurtem może normalnie sobie płynąć. Od roweru, co nie? To taki mały wąż by będzie wypuścił. I rower z człowiekiem ile waży? 50 kg.
Człowiek. Człowiek. Więc 70-80. No niech waży 100 kg. Człowiek waży 100 kilo, normalnie dobrze zbudowany. To niech waży 100 kilo i zobaczcie, jaką zostawił rower. A niech teraz taki pyton waży ile? 200? 150, no nie wiem. 150-200 kilo. Witold też powiedział o tym, że mniej więcej na każdy metr pytona przypada mniej więcej 10 kg. Oczywiście. A, chyba, że rozmawiamy o nakądzie zielonej, no, która faktycznie 200 kg. Ale trzymajmy się pytona tygrysiego. Trzymajmy się tygryska. Oczywiście to jest też w wielkim uproszczeniu, bo wystarczy, że zważymy naszą zuzię przed zjedzeniem i po zjedzeniu i nagle mamy 7 kg różnicy. Natomiast faktycznie pyton tygrysi, gdzie my uważamy, że on będzie mniej więcej wielkości zuzi, czyli 3 do 4 metrów, będzie ważył około 40, może 45 kg, jak się naje. Nie więcej. Nie 150, nie 200 kg. Także, no, z czym do ludzi? Uwaga, wąż. Gryzieś tabliczki, uwaga, wąż. Zagrożony wąż. Czyli w dobrą stronę jedziemy. Uwaga, zagrożenie wąż. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w miejscowości Gassy. Jechaliśmy z tamtej strony. Jak widzieliście, po drodze były tabliczki. Stała policja. Tabliczki z napisem uwaga, wąż. Więc rzeczywiście jesteśmy w dobrym miejscu i wąż przemieszczał się właśnie z tamtej strony. Tutaj w nasze rejony, aż w tamtą stronę, do miejscowości Cieciszew bodajże. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie się przemieszał ten wąż, z jakiej strony, w jaką stronę. Jednoznacznie można powiedzieć tylko, że wiemy, gdzie ta, ludzie wiedzą, gdzie ta wylijka została znaleziona. Nic więcej nie wiadomo. Dokładnie tak. Nie ma drogi, którą sobie przemierzą. Nie ma też ani zdjęcia tego węża, ani nic. Jest nie ma nic. Sama wylinka. To jest jedyne, co zostało znalezione. Więc stuprocentowego dowodu na to, że ten wąż gdziekolwiek się znajduje, gdziekolwiek jest, no nie istnieje taki dowód. No nie, nie, nie. Właśnie tutaj w okolicach tych dwóch miejscowości, gdzie się znajdujemy, była znaleziona wylinka. Wylinka miała ponad 5 metrów długości, mówią, że prawie 6, informacje są jakby sprzeczne. Natomiast wąż ją zrzucając przyciskał się pomiędzy drzewami, ona była tak poukładana, rzeczywiście to nie mógł być fake, no bo ktoś musiałby sobie dać bardzo dużo trudu, żeby coś takiego zrobić. I to mnie rozbawiło, jak to słyszałem pierwszym razem. No bo to, że nam się wydaje, że komuś by się nie chciało czegoś zrobić, oznacza, że to nie mógł być fake. I nawet dzisiaj rano jeszcze sprawdzałem informacje, to mówili w wiadomościach, że rano zostały wstrzymane akcje, ponieważ padał deszcz. No i w takim błocie chodzić to go i tak nie znajdą. Teraz je wznowili. Natomiast po tym, jak je wznowili, to godzinę czy dwie pokazała się informacja, że ktoś go widział, jak przepływa Wisłę. I rzeczywiście jest podobno w okolicach Otwocka. Nomen omen, idziemy śladami węża, ale skoro ta akcja toczy się już od kilku dni, a jesteśmy w miejscu, gdzie były pierwsze ślady, to raczej nie ma sensu kręcić się tutaj, tylko powiedzmy następne miejsca, czyli do Cieciszewa i do najświeższych. I to była chyba jedna z większych głupot, słuchajcie, ponieważ powtarzamy, że zimno, wężowi się nie chce chodzić, zakopuje się gdzieś w jakiejś dziurze, którą sobie jakieś zwierzątko wykopało i udaje, że go nie ma, tak? Nie biega od miejscowości do miejscowości, nóg nie ma, ok, nie pełza. I to właśnie był powód, żeby w tych rejonach szukać, a nie przemieszczać się w inne miejscowości.